Historia do usłyszenia Wrocław od nowa 1945 i potem to nowy wspólny projekt studentów i studentek Uniwersytetu Wrocławskiego i Centrum Historii Zajezdnia. Jest to seria podcastów o skomplikowanych, ale niezwykle ciekawych losach powojennego Wrocławia. Co tydzień jest to rozmowa między studentem, który opracował dany temat, i ekspertem, zazwyczaj wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego, który odpowiada na pytania, ale też po prostu rozmawia na ten ciekawy temat. Dodatkowo w tych rozmowach wykorzystane są archiwalne nagrania, więc można też usłyszeć dźwięki właśnie z epoki, w ten sposób przenieść się do tamtych lat. Studenci opracowali i przygotowali 15 tematów, które następnie rozwinęli w audycje radiowe. Odcinki zawierają w sobie ciekawostki z codziennego życia mieszkańców powojennego Wrocławia, począwszy od wywózki cegieł, aż po szaberplace. Często też osoby, które mieszkają teraz we Wrocławiu, przeprowadziły się do niego 5-10 lat temu i nie miały zwyczajnie możliwości zaczerpnąć historii tego miasta, poczytać na ten temat, więc staramy się właśnie, żeby te podcasty nasze i ich tematyka była ciekawa i pokazywała faktycznie to miasto od tej innej strony. Goście audycji to przede wszystkim badacze związani z Uniwersytetem Wrocławskim, ale też osoby z wrocławskiego środowiska historycznego. W przypadku na przykład porowojennej propagandy ziem zachodnich, o tym opowiada profesor Grzegorz Strauchold, w przypadku mniejszości żydowskiej na Dolnym Śląsku, o tym opowiada profesor Leszek Ziątkowski, więc każdy student mógł wybrać eksperta, który zna się na tym konkretnym temacie, którym właśnie zajmował się każdy ze studentów. Te opowieści są dla wrocławian wyjątkowo atrakcyjne. W historii rodzinnej każdego mieszkańca Wrocławia pojawia się ten wagon. Pojawiają się pradziadkowie, rodzice, dziadkowie, którzy kiedyś dziesiątki lat temu wsiedli do tego wagonu i zaczęli nowe życie tutaj we Wrocławiu w warunkach bardzo trudnych, w warunkach pionierskich, w sytuacji, która dzisiaj jest nieporównywalna z tym, co nas spotyka. Myślę w związku z tym, że dla większości wrocławian będzie to opowieść po prostu o ich własnej rodzinie. Podcasty będą publikowane co tydzień od 7 marca na stronie Centrum Historii Zajezdnia i emitowane na antenie Studenckiego Radia Luz. Echo 24, Nina Jewtuszenko.